Aleksander Wolszczan odkrył pierwsze pozasłoneczne planety, w astronomii otwarły się zupełnie nowe drzwi. Od 1991 roku, kiedy miała miejsce publikacja właśnie tego odkrycia, do dzisiaj odkryliśmy kilka tysięcy planet poza Układem Słonecznym. Niektóre z tych światów są tak niesamowite, że aż trudno w to uwierzyć. Zapraszam na subiektywny ranking 7 najdziwniejszych planet we Wszechświecie. Jeżeli macie pomysły na kolejne odcinki albo może na całe serie, koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. Bardzo mi zależy na Waszym zdaniu. Jeżeli naciśniecie ten dzwoneczek, jeżeli go zaznaczycie, to dostaniecie powiadomienie o kolejnych moich filmach. Miejsce 7. Planeta Kepler-10b. Ta planeta znajduje się 560 lat świetlnych od Ziemi i jest od naszej planety niecałe 5 razy cięższa. Okrąża gwiazdę ruchem synchronicznym, czyli jest w stosunku do swojego Słońca odwrócona zawsze tą samą stroną. Temperatura gruntu z tej jasnej strony wynosi 1400 stopni Celsjusza, a to znaczy, że połowa planety jest pokryta płynną lawą. Planeta znajduje się od gwiazdy w odległości 20 razy mniejszej niż odległość pomiędzy Słońcem a Merkurym. Miejsce 6. Planeta PSR B16-2026b. Ta staruszka znajduje się 12 tysięcy lat świetlnych od Ziemi i ma masę 2,5 razy większą od masy Jowisza. Okrąża dwie gwiazdy, pulsara i białego karła. Jest bardzo stara. Jej wiek ocenia się na 12 miliardów lat, czyli jest prawie 3 razy starsza od Ziemi. W sąsiedztwie planety jest bardzo dużo gwiazd gromady kulistej Messier 4, a to oznacza, że z jej powierzchni jest zapewne piękny widok nocnego nieba. Miejsce 5. Planeta HD 2094-58b. Ta planeta jest dosłownie odzierana ze swojej atmosfery. Znajduje się 153 lata świetlne od nas i jest od Ziemi aż 220 razy cięższa. Znajduje się bardzo blisko swojej gwiazdy, dużo bliżej niż Merkury od Słońca. W efekcie ogromny wiatr gwiazdowy wydmuchuje atmosferę planety w przestrzeń kosmiczną. I ten efekt widać, bo z planety wylatuje długi warkocz gazu. To jedna z nielicznych planet, która ma zbadaną atmosferę. Jest w niej sporo wodoru, tlenu i węgla. Wiatry, jakie na niej panują, mogą osiągać prędkość nawet 10 tysięcy km na godzinę. Miejsce 4. Kepler-16b. Planeta jest ponad 100 razy cięższa niż Ziemia i znajduje się 200 lat świetlnych od nas. Przypomina Tatooine z Gwiezdnych Wojen. Ciekawe jest to, że planeta okrąża podwójny układ gwiazd. Jedna z tych gwiazd jest czerwona, a druga pomarańczowa. Prawdopodobieństwo, że z jej powierzchni Luke Skywalker albo jakikolwiek inny człowiek kiedykolwiek będzie oglądał podwójny zachód Słońc, jest jednak niewielkie. Planeta jest lodowatym i niegościnnym gazowym olbrzymem. Miejsce 3. Planeta 1 SW ASP J140747. Ta planeta to prawdziwy gigant. Jest aż 13 razy cięższa od Jowisza. Jest od nas oddalona o 420 lat świetlnych. Podobnie jak Saturn, planeta ma swoje pierścienie. Tyle tylko, że są one kilkaset razy większe niż te Saturna. Poprzednio mówiłem o planecie, której wiek wynosi 12 miliardów lat. Ta planeta to młodzik, ma zaledwie 16 milionów lat. Miejsce 2. Planeta GJ436b. Ta planeta ma efekt cieplarniany, jakiego nigdy nie chcielibyśmy mieć na Ziemi. Jest dość blisko nas, bo tylko 32 lata świetlne i jest ponad 20 razy od naszej planety większa. Jej gwiazda jest niewielka i świeci 40 razy słabiej niż Słońce. Rok na tej planecie to zaledwie 2,5 ziemskiego dnia, a bliskość gwiazdy powoduje, że atmosfera planety tworzy w przestrzeni długi na miliony kilometrów warkocz. W atmosferze planety jest bardzo dużo pary wodnej, a to oznacza galopujący efekt cieplarniany. Na powierzchni planety jest ponad 400 stopni Celsjusza. I miejsce 1. Planeta Jensen. Znowu prawie, że sąsiadka, zaledwie 40 lat świetnych od nas, znajduje się planeta Jensen, która jest 8 razy cięższa od Ziemi. Prawie cała zbudowana jest z węgla, a ogromne ciśnienie i temperatura wynosząca prawie 3000 stopni Celsjusza ten węgiel ściska do diamentów. Ta wysoka temperatura wynika z tego, że planeta okrąża swoją gwiazdę w odległości 25-krotnie mniejszej niż odległość Słońce-Merkury. Nic tylko tam polecieć i zacząć wydobywać diamenty. Oczywiście o planetach pozasłonecznych można by mówić godzinami. Ich różnorodność jest niesamowita. Niemal każda zasługuje
na jakieś miejsce w tym rankingu. Na razie nie odkryliśmy planety, która pod każdym względem byłaby podobna do Ziemi, ale prawda jest taka, że w dziedzinie poszukiwania planet robimy dopiero pierwsze kroki. Tylko w naszej galaktyce Drogi Mlecznej znajduje się kilkaset miliardów planet. Któraś z nich na pewno będzie taka jak Ziemia. Nauka to lubię na Facebooku i YouTubie.